Już po raz kolejny do muzycznej rywalizacji wokalnej stanęli najbardziej utalentowani młodzi śpiewacy klasyczni z całego kraju, a to za sprawą 12. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego imienia Ludomira Różyckiego. W konkursie mogli brać udział uczniowie klasy wokalnej, uczniowie śpiewu solowego szkół muzycznych drugiego stopnia. I w tym roku zgłosiło się aż 74 wykonawców, 74 uczestników z 28 miast całej Polski. Podczas tegorocznej edycji przyznano zarówno 3 trzecie, jak i 3 drugie nagrody, a najlepszy okazał się Jan Kuba z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni. Jurorzy naprawdę mieli kłopot z wyborem tego najlepszego, bo właśnie do jakichś 15 miejsc to każdy z nich by się nadawał jako pierwszy. Jesteśmy przede wszystkim bardzo szczęśliwi, że młodzież garnie się do śpiewu klasycznego, bo przecież było powyżej 60 uczestniczek i uczestników. Poziom był bardzo wysoki. Oceniając, mogę powiedzieć, że był wyższy niż 2 lata temu. Należy się przede wszystkim zastanowić nad tym, jak młodzież pięknie podchodzi do tych spraw konkursowych. Oni są bardzo skupieni, bardzo poważni. To jest niezwykle budujące, ale przede wszystkim zawsze towarzyszy mi taka myśl, że powinniśmy być szalenie wdzięczni panu profesorowi Janowi Ballarynowi, że wpadł na pomysł, aby uczcić tego wielkiego polskiego kompozytora i zorganizować właśnie konkurs dla tych młodych ludzi, bo to jest niezwykle ważne. To jest przyszłość polskiej wokalistyki. Pierwszy konkurs powstał w 1998 roku, następny w 1999, a później co 2 lata. I stąd jest to 12. edycja konkursu, który ma w tej chwili uzyskał pełną dojrzałość, 21 lat. Laureaci poprzednich edycji śpiewają na wszystkich właściwie scenach operowych Polski, są pedagogami i w średnich szkołach, i w akademiach muzycznych. Przeszła po prostu przez te wszystkie 12 edycji plejada wspaniałych talentów. Dla młodych śpiewaków klasycznych udział w tym konkursie to nie tylko walka o najlepsze lokaty, ale również wiele innych korzyści. Nie ma nic ważniejszego, myślę, dla śpiewaka klasycznego, czy to operowego, czy estradowego, jak praktyczne spotkanie z publicznością, to znaczy jak publiczność przyjmie jego śpiew, jak oni zdołają opanować tremę, zdołają opanować elementy muzyczne, które są ważne w interpretacji, także to jest dla nich naprawdę bardzo istotna sprawa. Każdy konkurs jest pewną próbą, jest konfrontacją ich aktualnych umiejętności, jest próbą przełamania jakichś tam barier psychicznych. I to jest ogromna lekcja i nauka dla wszystkich, i dla laureatów nagród, i dla tych, którzy akurat w tej edycji nie zmieścili się w miejscach tych laureatów. 12. Ogólnopolski Konkurs Wokalny imienia Ludomira Różyckiego odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydenta miasta Gliwice.